Myśli pan, że Konfederacja żywi się i Platformą? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Konfederacja ma, poza tym, że to jest partia, która nienawidzi kobiet, że to jest partia, która nas wyprowadzi z Unii Europejskiej. Widziałem niedawno taki klip z udziałem kobiet Konfederacji. Ach, one jakoś nic nie mówiły o tej nienawiści. A o biciu dzieci coś mówili, a o rozwodach dawanych przez biskupa byli łaskawi wspomnieć? A może jeżeli już jesteśmy przy tych gospodarczych kwestiach, które tak lubią poruszać, czy pan Mentzen już powiedział, skąd weźmie 115 miliardów, jak zlikwiduje w Polsce podatki? Nie, tam w tej podstawowej wersji to było ponad 200 miliardów, które wydatki będzie chciał obciąć. Oni opowiadają rzeczy, które myślą, że ludzie uwierzą, bo one są proste i dla zwykłego człowieka nieweryfikowalne. Brzmią atrakcyjnie w memach, spotach na TikToku, ale oni mówią o czymś, co dotyczy ludzi. Mamy 6 miesięcy, a PiS nie może wygrać trzeciej kadencji. Stąd pańska reakcja, stąd pomysł zawieszenia podatków na 3 lata przez nowy rząd, żeby uszczknąć coś Konfederacji? Nie, ja nie myślę w ogóle w tym kluczu. Wie pan, my jesteśmy po serii kilkudziesięciu spotkań, na które jeździliśmy wszyscy solidarnie, eksperci, politycy, posłowie. Ponad 1000 przedsiębiorstw, głównie małych i średnich firm, wypowiedziało się w naszych ankietach po tych spotkaniach. Stworzyliśmy dzisiaj, pokazaliśmy 10 punktów minimum programowe gospodarcze przyszłego rządu. PIT, CIT i VAT zawieszone, jeśli chodzi o podnoszenie na 3 lata. Tak, zamrożenie podwyżki podatków na 3 lata, tych najważniejszych, PIT-u, CIT-u, VAT-u. Gospodarka musi złapać oddech. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić. Ale wie pan, że to jest absolutnie najważniejsza część dochodów budżetu. No dobrze. A to oznacza, że w jakimś sensie na 3 lata pan paraliżuje trochę różne możliwości. No ale jeśli chodzi o budżet. Nie wie pan, ale to jest, gospodarka jest systemem naczyń połączonych. Z tego, co już jest i z tego, co ludzie dzisiaj wypracowują, co polskie firmy wypracowują w pocie czoła, w tym niekorzystnym środowisku, wystarczy tych pieniędzy, jeżeli będziemy mądrze nimi zarządzać. Natomiast dzisiaj potrzebujemy, żeby firmy miały pieniądze na inwestycje.